Witam Państwa w Wielkopolsce, miejscu, gdzie od zawsze szanuje się pracę i gospodarność. Tak dużo o tym mówiła Małgorzata. Polacy w Wielkopolsce, tu szczególnie w Poznaniu przez całe wieki, dobrze pracowali i gospodarzyli, mimo ciągłych przeciwności. Nie dali się złamać, znamy to przecież z historii. Ale tak się składało, że wiecznie ktoś im przeszkadzał, ktoś próbował ich zniszczyć, odebrać im etos dobrej pracy. Raz był to pruski zaborca, któremu polska przedsiębiorczość nie była w smak. Potem komuniści, dla których wszelka przedsiębiorczość była złem. Tworzono różne bariery, nakładano daniny, piętrzono trudności. A dzisiaj tę rolę przyjmuje obecna władza, dla której ludzie pracy, ludzie pracujący, a już szczególnie pracodawcy, to najwięksi wrogowie. Ktoś może spytać, dlaczego tak się dzieje? Skąd się bierze ta zapamiętała niechęć? Czemu akurat na pracujących tak się uwzięli? Ale to jest bardzo proste, bo człowiek, który sam się utrzymuje, czuje się po prostu niezależny. Człowiek, który dobrze pracuje, wymaga też dobrej pracy od rządu. Człowiek, który wie, że sam ciężko zapracował na swój chleb, nie da sobą pomiatać. Bo człowiek pracy ma swoją dumę. Człowiek pracy ma swoją dumę, zna swoje prawa, wie, co mu się należy i potrafi się tego domagać. Kiedyś już to wytłumaczyli tu w Poznaniu władzy pracownicy Cegielskiego i innych fabryk Poznania. Pamiętamy o tym. Ale dzisiaj tej władzy też to trzeba tłumaczyć. Pielęgniarka, która ma wiedzę i bezcenne doświadczenie, zna swoją wartość, zna wartość swojej pracy. I po 12 godzinach bez przerwy na nogach nie da się jej wmówić, że jej wypłata to jakaś łaska. Handlowiec, który ma dar przekonywania, nauczyciel, który oddaje dzieciom połowę swojego życia, właściciel warsztatu czy sklepu, firmy, albo robotnik budowlany, który zna się na swojej robocie. To jest prawdziwa lista wrogów dzisiejszej władzy. I moglibyśmy wymieniać dużo dłużej. Pracownicy sklepów, magazynów, informatycy, kierowcy. Wszyscy ci, którzy dobrze znają dźwięk budzika o 6 rano. Oni są dla tej władzy wrogiem. Bo każdy zna swoją wartość i każdy, kto wie, że za jego pracę coś mu się należy, każdy, kto wie, że bez codziennego trudu wszystko by się zawaliło. Każdy wolny człowiek dla tej władzy jest wrogiem. Tymczasem wszyscy politycy powinni tym ludziom, właśnie tym ludziom nisko się ukłonić. Być im wdzięczni za to, co robią, za tę pracę. Dbać, ułatwiać im życie, organizować ich otoczenie, żeby było przyjazne, żeby czuli się bezpiecznie. I przede wszystkim szanować ich pracę i szanować ich pieniądze. Skoro władza zabiera ludziom co miesiąc pieniądze, to niech te pieniądze, które zabiera, im szanuje. Bo to jest ich praca, to jest ich życie. A ta władza szasta sobie dowoli te pieniądze i wydaje na byle co. Przecież nie tak dawno widzieliśmy to i słyszeliśmy wysyłanie samolotem koszul oddzielnym w standardzie prezydenckim. Okazało się, że koszule polityka, jednego polityka, samotnie podróżują samolotem, otoczone opieką jak głowa państwa. To jest scenariusz komedii, a to przecież działo się naprawdę, niestety. To jest śmieszne, dopóki człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że to my przecież za ten lot i za podróż tych koszul wszyscy zapłaciliśmy. I to z naszych pensji. Co miesiąc zadowolony z siebie funkcjonariusz partii rządzącej przysyła do nas fiskusa, sięga do naszej kieszeni i wyciąga banknoty, a potem część przekłada do własnej kieszeni w ramach nagrody, która rzekomo mu się należała. Po czym siada wygodnie w fotelu, jak widzieliśmy, i przegląda katalogi z nowoczesnymi limuzynami. I ta
To jest bezczelność i trzeba ją tak nazwać. Ale tą bezczelność trzeba przerwać, to rozpasanie trzeba ukrócić. Władza. Władza musi się rozliczać co do złotówki, co do grosza, z tego, co zabiera ludziom. I rozliczy się, jeżeli tylko wszyscy spotkamy się przy urnach 13 października. I to dzisiaj gwarantujemy. Obiecujemy podniesienie płacy minimalnej. Obiecują podniesienie płacy minimalnej z kieszeni pracodawców, żeby było jasne, to jest oczywiste dla nich. Bo przecież nie ze swojej. To wielka łaska ze strony rządu. W jednym roku 3000, w następnym, czy jeszcze następnym, 4. Wydaje się, że tak będzie dobrze, tylko nie rozumieją tego, że tego się nie robi dekretami. Nie rozumieją tego i nie są w stanie zrozumieć. Bo jeżeli gospodarka będzie się dobrze rozwijać, to płaca minimalna może skoczyć za kilka lat i do 5000. Jeżeli gospodarką zajmą się nie cyrkowcy i amatorzy od PowerPointa, tylko prawdziwi fachowcy, to takie podwyżki nadal oczywiste. Takie podwyżki płacy minimalnej będą możliwe i nie będą groziły upadłościami firm i zwolnieniami z pracy. I nasz plan, wyższa płaca, niższe podatki, wyższa płaca, daje ludziom z pensją minimalną, prawie 15% Polakom, o 100 zł więcej niż chce dać za rok Kaczyński. I zapłaci za to państwo, a nie firmy, nie pracodawcy. Prezes Kaczyński ma inny plan w sprawie pracy. Ludzie pracy, przedsiębiorcy, Polki, Polacy, chcę was ostrzec. Pan Kaczyński idzie po wasze pieniądze. Mówił przecież nie tak dawno, jeśli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, to znaczy, że się do niej po prostu nie nadaje. On tak rozumie sprawę pracy. I będziemy to przypominać i będziemy wszystkich ostrzegać. To plan wykończenia niezależnej przedsiębiorczości. Robią to systematycznie. Ten proces niszczenia. Pierwszy krok to wielokrotnie zapowiadane podniesienie ZUS-u. Czy planują to zaraz po wyborach? Czy po to przełożyli obecne posiedzenie Sejmu na powyborczy wtorek? To jest pytanie. Dlaczego na to pytanie nie chcą odpowiedzieć? Żeby wtedy, we wtorek, nie martwiąc się już o głosy Polaków, sięgnąć jeszcze głębiej do ich kieszeni. PiS nie rozumie przedsiębiorczości, bo praca i przedsiębiorczość opierają się na niezależności. A PiS nie lubi niezależnych ludzi. Woli zastraszonych i pokornych petentów. Dlatego przedsiębiorczość według PiS to partyjny nominat na stanowisku w spółce Skarbu Państwa. 95 milionów złotych. Tyle zarobiły 73 osoby powiązane z PiS w 14 giełdowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. To jest ich rozumienie przedsiębiorczości. Jeśli mówimy o pensjach Polaków, to chcę dziś zadać głośno pytanie, a co z podwyżkami pensji, które nie są minimalne? Nie mówię tu o niebotycznych zarobkach, które wiemy, kto zarabia, kto jest ich beneficjentem. Tylko o tych zarobka, które oscylują wokół średniej krajowej. Dlaczego nikt nie myśli o tych ludziach? Czy oni mają wiecznie pracować, harować za tyle samo? Skoro według władzy, tej władzy, prawie dogoniliśmy Niemcy, dlaczego tego nie widać na paskach z wypłatą? Dlaczego dogoniliśmy Niemcy tylko w cenach na półkach sklepowych? Więc wracam się dzisiaj do ludzi o średnich zarobkach. Dla was propozycje PiS mogą oznaczać dwie rzeczy.
albo zamrożenie pensji na obecnym poziomie, bo pracodawca będzie rozpaczliwie szukał środków na ustawowe podniesienie najniższych wynagrodzeń, albo po prostu utratę pracy, jeśli firma splajtuje. To jest wasza przyszłość pod władzą rządu PiS. I my dla ludzi o średnich zarobkach mamy inną propozycję. Mówiła o tym marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Te pensje muszą radykalnie pójść w górę. Nasz plan to niższe podatki i wyższe o kilkaset złotych na rękę płace dla wszystkich. Mamy też bardzo jasną, twardą propozycję dla prawie 3 milionów osób prowadzących własną działalność gospodarczą i właścicieli małych firm. Powtórzę raz jeszcze. Obniżymy składki na ZUS małym firmom. Będą liczone od pensji minimalnej. To jest zysk prawie 3000 zł rocznie. Jeśli płacicie CIT, powtórzę to jeszcze raz, a rośniecie szybciej niż gospodarka, nie będziecie płacić podatku. Ograniczymy biurokrację. Ograniczymy biurokrację i wystarczy jeden przelew podatkowo-składkowy od funduszy płac w firmie zamiast 14 operacji od każdego pracownika, jak jest obecnie. Jutro naprawdę może być lepsze niż dziś. My to dokładnie rozumiemy i to wiemy. To ludzie pracy i przedsiębiorcy budują polską gospodarkę. Rozumiemy, że gospodarki nie buduje się przeciwko komuś. I na spotkaniach często słyszymy: pracuję bardzo ciężko, jakoś daję sobie radę, ale wiem, że za moją pracę powinnam dostać więcej. Co miesiąc oddaję państwu sporo pieniędzy i co z tego mam? Mam wrażenie, że wszyscy coś dostają, tylko nie ja. Czy jak zachorują, to zapewnią mi dobrą opiekę? Czy dobra będzie edukacja moich dzieci? Czy jak już nie będę mógł pracować, to dostanę godną emeryturę? I odpowiedź dzisiaj nie na każde z tych pytań jest oczywista, bo za tej władzy to już stały się niestety pytania retoryczne. A my powtarzamy i będziemy powtarzać. Dla nas człowiek pracy jest najważniejszy. My to, że człowiek pracy jest niezależny, uważamy za ogromną wartość. To z jego dumy i niezależności wynika wolność dla nas wszystkich i gwarancja utrzymania demokracji w Polsce. Bo każdy, kto w wolnym człowieku upatruje zagrożenia dla swojej władzy, nie jest godzien tej władzy pełnić. My szanujemy pracę i szanujemy ludzi. Nie chcemy ich dzielić i na siebie napuszczać. Władzę rozumiemy jako służbę wszystkim Polakom i każdemu bez wyjątku. Chcemy, by wszyscy ludzie czuli się ważni i szanowani. Dlatego na stanowisko premiera zaproponowaliśmy kogoś, kto jest naprawdę blisko ludzi. Małgorzatę Kidawę-Błońską. Jeszcze na koniec, bo przecież wiemy, że jutro może być lepsze. I wspólnie to zrobimy. Do zwycięstwa! My zwyciężymy! My zwyciężymy! My zwyciężymy!